Około 400 gatunków roślin. Generalnie wybór jest na tyle szeroki, że rośliny tak naprawdę są od najprostszych, jakichś zaczynających się już od 5 zł i bardzo prostych, że tak powiem, w pielęgnacji, po najbardziej ciekawe okazy kolekcjonerskie. Mamy bardzo ciekawego zamiokulkasa z wariegacją, który na pewno jest warty uwagi. Uwielbiam kwiaty, bo od zawsze lubiłam kwiaty i mam bardzo dużo. Mimo to, że czasami się niszczą na jesień, bo się niszczą, jest mniej słońca, mniej światła. Ale no po prostu to jak zawsze przyjeżdżam wiosną i jesienią, to kwiaty dają tyle radości, tyle spokoju, tyle przyjemności. Mimo to, że zawsze trzeba koło nich robić, ale są naprawdę bardzo przyjemne. Są rośliny, które są trudne, ale też rośliny trzeba poznać, dowiedzieć się, co one tam naprawdę potrzebują, no nie? I są roślinki, można je po prostu oswoić i już wiedzieć, jak je traktować. Zdarza się, że umierają, no bo to jest normalne, to zależy też, jakie się kupi. Czy one mają tam korzonki dobrze rozrośnięte, czy nie, no nie. Dzisiaj patrzę bardziej za kolekcjonerskimi, bo już nie mamy miejsca w domu z mężem roślin trzymać. Jest piękna, jest rozłożysta, urządzam biuro właśnie, więc aspekt wizualny należy do mnie, więc mam dużo takich różnych ciekawych okazów, głównie alokacje. Żeby było piękniej, przytulniej. Mamy taki trochę teraz betonowy świat, bym powiedziała, nie? Jest taka ucieczka od tych roślin. A jednak jest fajnie, jak jest zielono wokół, nie? Jest duże zainteresowanie i tym kwiatem akurat była taka sytuacja, że sobie go oglądałam i nagle przyszedł pan i już go dotknął, już chciał mi go tam zabrać i tam już się, że tak powiem, przyczajał na niego, ale stwierdziłam, o nie, walczę o swoje, ja pierwszego wyczaiłam, więc go zdobyłam, ale faktycznie jak są takie fajniejsze okazy, to trzeba gdzieś tam szybko się decydować, nie? Albo ewentualnie trzymać blisko siebie na zasadzie, ja oglądam, to jednak jest moje, nie?